80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Również dzisiaj, podczas uroczystości, zostanie wkopana kapsuła pamięci. Ziemia pobrana z miejsc uświęconych krwią żołnierza polskiego. W tym momencie nastąpi wprowadzenie pocztów sztandarowych. Proszę zatem dowódców pocztów o wprowadzenie sztandarów. Poczty sztandar. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Dostojne poczty sztandarowe na czele z pocztem sztandarowym Wojska Polskiego, poczty łochowskich szkół i jednostek OSP. Bardzo się cieszymy, że dzisiejszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością pan minister energii Krzysztof Tchórzewski. Pieczołowicie przywracają historię, szczególnie poza granicami kraju. Z tego miejsca chciałem przypomnieć o zasługach nie tylko żołnierza, ale również ludności cywilnej, która jest cichym bohaterem we wszystkich konfliktach zbrojnych, a płaci cenę najwyższą. Oni są dowodem na to, że być Polakiem to mieć polskość we krwi. Mamy obowiązek o nich pamiętać. Jak widać po nazwach miejsc, skąd została pobrana ziemia, pamięć o przodkach jest bardzo ważna i wciąż żywa. Polonia rozrzucona po świecie przypomina o wydarzeniach, gdzie polski żołnierz przelał krew. Za wolną i niepodległą Polskę. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dostojne poczty sztandarowe, koleżanki i koledzy samorządowcy, drodzy druhowie strażacy, harcerze, uczniowie, mieszkańcy Łochowa i okolic. Pierwsza wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka z 1920, której stulecie będziemy obchodzili już w następnym roku, i druga wojna światowa pochłonęły miliony ofiar naszych rodaków w kraju i na całym świecie. Życie w obronie ojczyzny oddali żołnierze, ale też osoby cywilne. Wszyscy oni z wielkim poświęceniem, ryzykując własne życie, walczyli o wolną Polskę. Najokrutniejszą z wojen była ta ostatnia, której 80. rocznicę rozpoczęcia obchodzimy dzisiaj w Łochowie. Kilkanaście dni po ataku Niemiec dostaliśmy nóż w plecy w postaci najazdu Związku Radzieckiego. Wojna ta dla nas Polaków, mimo tak zwanego wyzwolenia w 1945 roku, była wojną przegraną, ponieważ Polska nie odzyskała pełnej suwerenności. Dziś poprzez swoją obecność na tych uroczystościach oddajemy hołd i pamięć bohaterom tamtych dni. Jesteśmy im to winni, bo dzięki ich poświęceniu możemy cieszyć się wolną Polską. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie tych wartości młodym pokoleniom. Dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby na dzisiejszej uroczystości byli ich przedstawiciele. Są z nami poczty sztandarowe, harcerze ze wszystkich łochowskich szkół. Dziękuję wam za to. Droga młodzieży, wszyscy obecni mieszkańcy Łochowa, drodzy żołnierze, poczty sztandarowe, wszystkie służby mundurowe. Dzisiaj, odnosząc się do 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, która właśnie rozpoczęła się najazdem niemieckim na Polskę, patrzymy także w perspektywę przeszłości. I ta przeszłość wskazuje na to, że jako naród polski przetrwaliśmy dzięki bohaterstwu wielu pokoleń. Także bohaterstwu ostatniego, poprzedniego XX wieku. Pan się od tych słów, które wypowiedział przed chwilą minister Krzysztof Tchórzewski, chce powiedzieć, że naszą powinnością jest pamięć o bohaterach. Naszą powinnością jest pamięć o bohaterach, o tych wszystkich, którzy przelali krew za ojczyznę,
dlatego że pamięć kształtuje tożsamość narodu. Pamięć kształtuje przyszłość, pamięć kształtuje ducha narodu, pamięć pozwala wytężać wysiłki na rzecz przyszłości naszego państwa. To my jako państwo, jako naród zostaliśmy bardzo mocno doświadczeni w XX wieku, zarówno w trakcie I wojny światowej, II wojny światowej, jak i w czasach komunizmu. To my, Polacy, powinniśmy czerpać również z naszych doświadczeń, czerpać mądrość. Ale pewna refleksja szczególnie do was, do młodych ludzi. 2 tygodnie temu słyszałem w telewizji, jeden z polityków, może to w kampanii wyborczej, ale powiedział, że nieważna jest przeszłość. Najważniejsza jest nasza przyszłość. Zapomnijmy o przeszłości, pamiętajmy tylko o tym, co nas czeka. Dążmy do przyszłości. Wrzesień 1939 roku. Dziś tutaj w Łochowie kolejna uroczystość poświęcona właśnie tym wydarzeniom w powiecie węgrowskim. W powiecie węgrowskim jest wiele miejsc usłanych pamięcią, tragiczną pamięcią o bohaterach, którzy zginęli, którzy walczyli o wolność Polskę w różnych okresach i w różnych zdarzeniach. Dziś chylimy czoła, modlimy się za tych, którzy stracili życie w walkach w XX wieku. Premierem oraz przewodniczącą Rady panią Brygdą Górniaczek. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie, pan Sławomir Ryszawa wraz z wiceprzewodniczącymi.